Siema, ja jestem Przeci i dzisiaj kolejny odcinek serii z Edytora Map. No i słuchajcie, dzisiaj mamy właśnie kolejny odcinek z tej serii, którą z tego co widzę bardzo uwielbiacie. Jest to już trzeci odcinek z tej serii. No i generalnie w tej serii jest taka zasada, że 20 łapek w górę pod każdym filmem, no to wrzucam od razu kolejny odcinek z tej serii. No i pod poprzednim odcinkiem również tak samo jak pod pierwszym, tak naprawdę od razu zostawiliście te 20 łapek w górę, a nawet i więcej, także serio jeszcze raz wam za to dziękuję. No i właśnie z tej okazji nagrywam tutaj dla was teraz kolejny film z tej serii. A więc generalnie dzisiaj będziemy robić coś takiego, że zaproszę tutaj trzy osoby z mojego klubu. No i tutaj trzy osoby z mojego klubu właśnie będą miały czas przez godzinę zbudować najlepszą mapę na starciu solo. W sensie na starcie, po prostu solo lub duo. Wiecie o co chodzi, po prostu starcie. Oczywiście w kreatorze map będą musieli oni utworzyć jak najlepszą mapę. Powtarzam, że czas na stworzenie tej mapy to godzina, równa godzina, także każdy będzie miał równy czas. Każdy o tej samej godzinie startuje, każdy o tej samej godzinie kończy. No i kto moim zdaniem zbuduje najlepszą mapę, ten po prostu wygrywa dzisiejszy odcinek. A więc myślę, że no naprawdę jest to odcinek bardzo ciekawy. Generalnie, jak już powiedziałem wcześniej, udział w tym odcinku biorą osoby z mojego klubu, a więc jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku z tej serii, no to wystarczy, że jesteście w moim klubie w Rollstars. Właśnie klub macie w opisie, tam link macie do dołączenia. Jesteśmy klubem Top 100 Polska, więc serio warto wbijać do mojego klubu. No i możecie też wystąpić na odcinku i tak dalej, i tak dalej. W opisie tego filmu znajdziecie również moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam do opisu. Oraz zostawcie oczywiście również subskrypcję na moim kanale. Najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach. No i właśnie między innymi powiadomienia o kolejnych filmach w tej serii. Oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo będzie mi po pierwsze bardzo miło, a po drugie 20 łapek w górę pod tym filmem, no to wrzucam kolejny odcinek z tej serii. No i naprawdę mam mega, mega dużo mocnych i no takich ciekawych pomysłów, które, no, których na YouTube jeszcze nie było. A po drugie są one takie ciekawe, że no ja jakbym coś takiego zobaczył na YouTubie, no to od razu bym to kliknął, no i w całości bym te wszystkie odcinki obejrzał. Oczywiście możecie wbić tych łapek w górę więcej, nawet myślę, że wbijecie, no mam nadzieję, że wbijecie więcej nawet. Więc serio mega dziękuję za każdą łapkę w górę, 20 łapek w górę, no to nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Dobra, ja już się przedłużam, no i słuchajcie, myślę, że tutaj od razu lecimy sobie tutaj, ja tutaj zaraz oczywiście tutaj zbiorę osoby i tak dalej. No i tutaj z nimi wszystko mówię, powiem im zasady i tak dalej. No i dobra, ja tutaj nie będę wam zanudzał tym wszystkim, także widzimy się w sumie, jak już oni wszyscy pobudują te wszystkie mapy. Okej, w takim razie godzina już minęła, no i wszyscy zawodnicy już zbudowali mapę, no i pierwszym zawodnikiem jest tutaj, jak widzicie, Doctor Strange. Także dobra, zobaczymy sobie tutaj, jak wygląda jego mapa, więc nazwa Subuj Trzeciego, dokładnie. Zostawcie oczywiście subskrypcję tam na dole, będzie mi bardzo miło. Także tutaj dziękuję, tutaj Doctor Strange tutaj dobrze, słusznie tutaj napisał i zobaczymy, jak ta mapa wygląda. A więc uwaga, klikamy, no i coś takiego, napis, szczerze mówiąc, ja tutaj się spodziewałem, wiecie dlaczego? Ponieważ ja im tam powiem, bo jak im tłumaczyłem generalnie zasady, jak to ma wszystko wyglądać, to im powiedziałem, że to może być tak naprawdę napis i to może być dosłownie wszystko. No i tutaj widzę, że Doktor Strange tutaj dosłownie wziął to, co powiedziałem, no i tutaj napisał Subuj Trzeci Ty i serduszko, także dziękuję, dziękuję, dokładnie możecie to samo zrobić pod tym odcinkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. No ale tutaj oceniamy tą mapę pod względem jakby wyglądu i tak jakby pod takim Brawl Starsowym wyglądem i na tej mapie, no mimo, że jest ona bardzo miła dla mnie i mega dziękuję, no to na tej mapie, no nie bylibyśmy raczej w stanie grać, ponieważ no, gdyby Supercell miał coś takiego wypuścić, no to ja bym oczywiście bardzo chętnie coś takiego zobaczył, taką mapę w grze, ale jeśli tak byśmy patrzyli pod kątem Supercella, to Supercell takiej mapy, no, nie wypuściłby raczej. Okej, no i drugim uczestnikiem dzisiejszego odcinka jest SX Trolli. No i tutaj mapa, jego mapa nazywa się Trzeci to Cox. Tutaj widzę, że moi widzowie są tutaj naprawdę dla mnie bardzo mili, także tutaj znowuż dziękuję. No i dobra, zobaczymy sobie teraz, jak ta mapa wygląda. Więc uwaga, klikamy i dobra, powiem wam szczerze, że jest to coś ciekawego. Ciekawie to wygląda, taka niby mapa cała w krzakach. Na środku mamy takie jakby jeziorko. Mamy też jakby w rogach mamy jakby takie, wiecie, płomienie, które można sobie rozwalić strzelając w nie. Mamy też takie tutaj jakby kreseczki, z których można sobie jakby, no to są takie jakby skrzyneczki porozstawiane. No kozacko to wygląda, tu, znaczy może nie jest to jakaś wiadomo najlepsza mapa, no bo jednak nie oszukujmy się, mieli oni tylko godzinę czasu, a my tutaj no nie mogła to być mapa taka na poziomie Brawl Stars, czyli że takie mapy, które są po prostu w grze, a też na dodatek to nie są po prostu twórcy map. Więc naprawdę no na ten moment no ta mapa tutaj wygląda lepiej pod takim względem
jakby pod względem Brawl Starsowym, wiecie o co chodzi chyba. Także dobra, tutaj wychodzimy sobie już z tej mapki, no i lecimy, słuchajcie, do kolejnego uczestnika. Okej, no i trzecim, ostatnim uczestnikiem w dzisiejszym odcinku jest Panda77. No i jego mapa już tutaj nie jest taka jakby pode mnie zrobiona, w sensie, że tutaj jest jakieś, wiecie, miłe słowa dla mnie, tylko to już jest taka profesjonalna nazwa Dolina Mroku. Także tutaj po nazwie, jakby to powiedzieć, pod względem Brawl Stars to na razie wygrywa, ale zobaczymy jak to wygląda wizualnie, także uwaga. No i wygląda to w ten sposób i tutaj powiem wam szczerze, że jak na godzinę pracy wygląda to naprawdę kozacko, serio. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, mega ciekawa mapa, mega ciekawy pomysł, takie jakby kwadraty, prostokąty. No, powiem wam szczerze, że naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. A więc tutaj, no naprawdę ta mapa bardzo mi się podoba. Tutaj jest tutaj nie dość, że profesjonalna nazwa, profesjonalny wygląd. Tutaj nawet jest wszystko tak ładnie zrobione, że nawet są ładnie respy tutaj na graczy porozstawiane ładnie. Naprawdę tutaj wszystko jest tak, widzicie, dopracowane, jak na godzinę czasu, no naprawdę tutaj mega, słuchajcie, tutaj z tego wychodzę, no i naprawdę mega wszystkim gratuluję. No i teraz słuchajcie, czas na wyniki, a więc trzecie miejsce, czyli ostatnie miejsce w dzisiejszym odcinku zajmuje oczywiście Doctor Strange, ponieważ tutaj oceniałem to pod względem takim jakby Brawl Starsowym, wiecie o co chodzi. Naprawdę fajna mapka pode mnie, bo subskrybujcie trzeciego. No fajnie to, fajnie, to jest fajne taką mapkę sobie widzieć, ale wiecie o co chodzi, no tutaj bardziej oceniam to pod względem Brawl Starsowym. No i twórcy Supercella, no raczej takiej mapki by nigdy nie dodali, raczej to jest nawet pewne, a więc no ta mapka jest na trzecim miejscu, na drugim miejscu za to mamy mapkę SX Trolliego, także no naprawdę mapa całkiem spoko, ale jednak pierwsze miejsce, czyli Panda77 zrobił nieco lepszą tą mapę, bardziej mi się ona podoba. Jest ona tak najbardziej w stylu Brawl Stars, jest ona najbardziej dopracowana, ma najwięcej szczegółów i wygląda ona tak no naprawdę najbardziej jakby takie w stylu Brawl Stars i najbardziej wygląda ona na taką, no którą najszybciej by się właśnie twórcy Brawl Stars zgodzili dodać. A więc gratuluję tutaj przede wszystkim wygranemu oraz gratuluję tutaj oczywiście również wszystkim za wzięcie udziału. Także oczywiście tutaj każda mapa była fajna, nie mówię, że nie, ale no jednak ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, wiadomo. A więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja już nie przedłużam, także oczywiście subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco, zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i jak będzie tych łapek w górę 20 pod tym filmem, co najmniej 20, no to nagram i opublikuję kolejny film z tej serii, a mam naprawdę mega, mega dużo. No i przy okazji ciekawych pomysłów, także serio, myślę, że naprawdę mega warto. No i co, napiszcie w komentarzu najlepsza mapa, a ja przypnę wam serduszko. No i dobra, już tutaj myślę, że nie ma co przedłużać tego filmu, jeszcze tak powiem, przypomnę oczywiście wam, że jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku z tej serii, to wystarczy, że jesteście w moim klubie w Brawl Stars. Oczywiście macie wszystko, ten mój klub w Brawl Stars w opisie. Dobra, ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!